nakazu. Skoro nie chce i woli spaść, to jego sprawa, no. My po prostu zobaczymy, jak nasz kochany Bilbo umiera. A może to tędy, tędy. Tam. Czyżbym był? Raczej nie wiem, nie pamiętam. Ale ja chcę na drugie piętro. Jedno z zamkniętych, ale... Jak to otworzyć? Którędy? Tutaj jest... Co? Tam się jakoś da wspiąć raczej. Problem w tym, że nie wiem jak. O. O. Tędy tak? Nie, no to nie tędy. Już naprawdę nie wiem. No niestety, dopóki nie znajdę ścieżki, to musicie się nudzić razem ze mną i obserwować, jak chodzę i jej szukam, ale no. Żebym naprawdę nie mógł znaleźć. Zaraz. Chyba już wiem. No, czasami faktycznie trzeba się rozejrzeć. Jak tam wejść znowu? Byliśmy tu chyba. Tędy, tutaj na górę. Nie no, Bilbo spada. Myślałem, że tędy, tamtędy przebiegną. Kombinujemy. O. I przez przypadek, czyżbyśmy odnaleźli to, co trzeba było odnaleźć. Ale nie, no tutaj byliśmy i tutaj co? Chyba na górę można to było się wspiąć. Nie, to inna ścieżka. Jesteśmy, wreszcie. Kurde, no nie no. W końcu. Teraz tylko nie spaść, bo naprawdę to będzie tragedia. Wielka tragedia. Otwieramy. Jest klejnot. 4 misje. Zejdziemy na dół.
Tam trzeba podnieść poziom wody, bo na dole jest ta, no... Co tam jest? No, kawałek bramy. I krasnolud będą mogły sobie bez problemu przejść. Na drugą stronę. Wejrzymy. Przerywnik. I będzie koniec rozdziału. Już. 11 skrzyń? Gdzie je pochowaliście? Ten, tutaj, kurczę. No dobra. Pochodzimy, poszukamy. Z 8 chyba odcinków jednak będzie do obejrzenia. Tak mi się coś wydaje. Nie no, może 8 to przesada, ale 7. To jest konkretny rozdział, długi. Ma kilka elementów. Najpierw smok spał. Później się obudził. Później na nas wziął ogniem. Teraz odleciał. Mamy chwilę wolnego. Oczywiście, że zapiszemy. No co? Jakbym nie skorzystał i spadł, to bym... Znowu bym się załamał, no po prostu. No, użyłem klucza, bo... Jeżeli miał... Żeby ta skrzynia miała więcej kombinacji, to... Na pewno bym nie zdążył, już było koniec czasu. Sami widzieliście. Wreszcie, wreszcie możemy zebrać te zaległe nasze. O, nie chowajcie się przed nami, grosiki. Ale gdzie są skrzynie? Skrzynie z tego mi się wydaje, że będą na dole. Tak. No, będę się teraz wracał do tyłu. No, nie martwcie się. Szkoda by było przegapić. Skarby. Skarbeńki. Jeszcze 1000. No to w takim razie zapiszę i postaramy się wskoczyć na... Na ten... Na co to jest? Właściwie. Na to coś. Na ten... No, na tą platformę. Ale z góry postaramy się to uczynić. O, stąd. Ale odległość czyżby była za duża? Nie. Udało się. Nic tutaj nie ma. Raczej. Nie, to znaczy, chodzi mi, że... O, jednak chciałem... Jednak bym się pomylił. Chciałem powiedzieć, że chyba już skrzynek nie ma. A okazało się, że są. Dobra. To trochę ryzykowne i trzeba dobrze wyczuć ten moment. Ten właściwy moment do przeskoku. Mam nadzieję, że to jest ostatnia skrzynka na tych górnych poziomach tej sali. Dobra, nie będę się... Nie będę żałował kluczy. O, jeszcze jedna skrzynka.
i idę na dół. Pokażę wam dolny poziom. No, zwój, dobrze, dobrze. Mistrzostwo w atak ze skoku miecz. No dobra, okej. Jeszcze jeden diament. Wrócę się do tego. Nie, nie jest to jeszcze jeden diament. Jeszcze... Nic już? Wszystko? Wszystko. Nie, tam jeszcze jest jakiś diament. Tam był łańcuch? No tak, łańcuch. Aha, rozumiem. Ojojo. Jeszcze... Diamenty... Ojojoj. Już myślałem, że spadam. Którędy tutaj zejść? To znaczy, to jest... Nie jest zejście, to nie ma. Jak zeskoczę, to zginę raczej. Ale na górze jakoś tak się wydaje, że te łańcuchy są tak oddalone, że Bilbo raczej nie ma wielkich szans na przeżycie.